I znów w życie staje się inspiracją, by odwołać się do literatury, bo dzisiejsza defilada wojskowa nie jest nowym pomysłem. Przegląd wojsk to popis sił państwa i zapewnienie obywateli o dbaniu o ich bezpieczeństwo. W Egipcjaninie Sinuche Mikiego Waltariego główny bohater opisuje, jak władcy dzięki defiladom pokazują swoją siłę i zapewniają pokój w państwie. Jednocześnie jednak taka defilada była dla wrogów informacją o arsenale przeciwnika. W Dziadach, części trzeciej Adama Miskiewicza, w ustępie w rozdziale Przegląd Wojsk, mamy opis planu. Na którym odbywają się defilady. Narrator nie odróżnia pułków, ponieważ mundury są zachowane w kolorystyce brązów i zieleni. Zwraca on jednak uwagę na konie i podkreśla, że każde zwierzę jest warte tyle, co trzech ludzi. Później opisuje armaty i tłumy, które ukazują ogrom militarnej potęgi cara. Żołnierze są bezimienną masą, wysłannikami, którzy wykonują rozkazy ku uciesze cara. Władca zbierał pochwały od przywódców innych państw, a kompanie musiały wielokrotnie powtarzać manewry, aż car się znudził. Krojobraz po bitwie okazał się przerażający. Znaleziono 20 trupów, które trzeba było pochować w zbiorowej mogile. Wśród nich było wielu żołnierzy, którzy zostali stratowani przez konie. Narrator pokazuje, że ludzie żyją w jarzmie tyranni i nawet wyspecjalizowani żołnierze taktycy wypełniają rozkazy cara, a całe wojsko zostało zredukowane do roli zabawek pragnącego rozrywki władcy.